Uwaga! Urbex polega na eksploracji niewidocznych lub niedostępnych części ludzkiej cywilizacji. Stosujemy zasady zostawić miejsce takie, jakie się zastało. Nie niszczyć, nie kraść, nie dewastować. Podczas urbexu czyha na nas wiele niebezpieczeństw, o których dużo osób nie ma pojęcia. Bez odpowiedniego przygotowania nie próbujcie tego sami. Pozdrawiamy, grupa Urbex, moją pasją. Witajcie, z tej strony grupa Urbex, moją pasją. Siemaneczko. Jesteśmy właśnie w Płocku, niedaleko Jaru, rzeki Bleźnica, gdzie według tej informacji znajduje się opuszczony wrak samochodu. Chcemy dla was ten wrak znaleźć i coś dla nas nagrać materiał z tego miejsca, tak więc... Musimy go odnaleźć. Tak więc zaraz zaczynamy. Tak więc to ogólnie mamy w planie przeszukanie tutaj całego Jaru. No Jar jest ogólnie spory. Zastanawiamy się, w którym to miejscu może być ten wrak samochodu. To jest bodajże wrak marki Tico. Tutaj było nawet pisane w internecie, na płockich portalach, że stoi już od paru miesięcy. Że mimo wszystko, że władze, straż miejska, wszyscy o nim wiedzą, ale nikt go nie rusza. No chcemy nagrać, może coś tam znajdziemy. Bo nawet jak znajdziemy na zdjęciach, to fajnie to wygląda. Taka pereweczka nasza. Tak więc widzimy się za chwilę na dole, bo to schodzimy z góry. Bo jeżeli nie będziemy mogli znaleźć, to pewnie tutaj z kolegą Dawidem się rozdzielimy. No, trzeba będzie poszukać. I będziemy go szukać. Podobno jest gdzieś nad rzeką. No rzeka jest tam niedaleko na dole. To troszeczkę inną drogą schodzimy. Chcemy go poszukać najbardziej od właśnie tej terenów od prawej strony i przejść na lewą stronę, tam gdzie jest niedaleko ten browar szyfierów. Co byliśmy tam jakiś czas temu. To będzie już pół roku może tam byliśmy. No jakoś tak. Tak, to było już w zimę. Dobra, to widzimy się za momencik. No i tutaj właśnie obmyślamy plan działania, jak to zrobić, bo poszliśmy teraz w lewą stronę, to takie rozwidlenie było pod tym wiaduktem. Bo tutaj zdjęć, które widzieliśmy, wygląda jakby to było to miejsce. Jak nie, to się jeszcze najwyżej wrócimy do tyłu i będziemy go szukać. Nie wiem właśnie, Dawid, jak sądzisz? Tutaj najpierw jak już idziemy? Tak, tutaj obluchamy. Bo tutaj, bo to wyglądało jakby tutaj właśnie było w tym miejscu, tutaj jest takie obalone drzewa, to właśnie koło jakiegoś obalonego drzewa ten wrak jest. Samochodu. Kurde. I tam od tamtej strony jak on by dojechał? No ale to wiesz, nie ma znaczenia, bo to ktoś mógł go przyprowadzić, ten wrak. Wcale nie jest tak, że on tutaj, ktoś przyjechał i go porzucił. On nie był zarośnięty teraz. Znaczy nie, bo to widzieliśmy zdjęcia sprzed paru dni to chyba były, więc tutaj tak raczej bardzo zarośnięty nie jest. No mam nadzieję, że uda nam się go tutaj znaleźć, będziemy szukać. A znajdziemy. Właśnie. Nie, bo fajnie to wygląda, tak? Chyba, że wraki opuszczone to też przecież właśnie takie są fajne sprawy. Tutaj jest niedaleko skarpa. Kurczę, możliwe, że powinniśmy jednak pójść w tamtą stronę, bo tutaj to jest tak zarośnięte, że nic nie widać, a jego podobno jest widać. Tu jesteśmy tutaj nad pierwszym miejscem, gdzie może on być. Ale go nie widzimy. Tu ogólnie za nami są bagna, takie tereny bagniste. Wydaje tam się pchać nie będziemy, bo to może nas wciągnąć. Kurczę, no pytanie, gdzie to może być? No, wygląda jakby to było, a może to z tamtej strony drugie, jak się najdzie na browar właśnie tych szyfierów. Nie, jest to głębokie, nawet nie ma sensu. Musimy jeszcze pójść inną drogą. Mamy jeszcze te kilka kombinacji miejsc, może tam będzie to. Dobra. A jak nie, to się rozdzielamy i tyle. Ty pójdziesz w lewo, ja w prawo i będziemy go szukać w brzegach i tyle. Dobra, to za chwileczkę się widzimy. Tak więc, moi drodzy, postanowiliśmy się rozdzielić. Ja pójdę tutaj prościutko, a Dawid pójdzie w tamtą stronę. Będziemy się jakoś kontaktować, jeżeli ja znajdę, albo będziemy się dzwonić. Dobra, to Dawido, przygotuj sprzęt i tam idź w tamtą stronę, ja pójdę w tamtą stronę. No dobra. Dobra, to lecę. No, na razie. Byliśmy po drugiej stronie, ale go nie znaleźliśmy, niestety. Gdy w ogóle spotkaliśmy jakieś państwa tutaj, którzy mówią, że twierdzą, że wraku już nie ma. No ale myśleliśmy, że parę dni temu, że jeszcze ten wrak jest. Dobra, Dawid, mam go, jest. Nie musisz się rozdzielać, już go widzę. Jest wrak, mam. No, akurat udało się nam ten wrak znaleźć, super. Mamy wrak. Dobra, jest. Jest, widzisz go? No, musimy zejść tędy, dobra.
A już miałeś uciekać, się rozdzielić. Wow! Ile tu ubrań. Jest brak, mamy go, czyli dobrze o tym miejscu myśleliśmy. No, trzeba uważać. Powinniśmy tam tędy kleić. Mamy wrak. Jestem samochodnik. No, to jest właśnie samochód marki Tico. Jak widzicie, ktoś go tutaj porzucił, zostawił. Ale nieźle, mieliśmy się rozdzielić, a akurat ty poszedłeś, jak go zauważyłem, nie? Czyli w dobrym miejscu go znaleźliśmy, tutaj jest. Widać, że jest powypadkowy. Ktoś tu musiał się nim rozbić. Nie wiem, czy w tym miejscu, czy po prostu ktoś go tu porzucił. Nie wiadomo. Tablic nie ma. Nie, tu nic nie ma. Tablic nie ma. Zmasakrowany samochodzik. Widać, że jakiś wypadek musiał być. To jest, nie ulega wątpliwości. Czyli dobrze, tak podejrzewałem, że jest po tej stronie, byśmy po tamtej stronie, bo tak wyglądało, ale jednak jest z tej strony. No i dobrze, bo tu jest to drzewo, to jest coś, to obalone drzewo, co było na zdjęciu. Ale drzwi to zablokowane, te. No i tym wrakiem nikt się podobno nie interesuje, a wszyscy o nim wiedzą i zamiast gdzieś go zabrać, nie wiem, na złomowisko, bo tak stoi, kurczę, w lesie. Niepotrzebnie. I tylko tutaj zagradza. No, odpalaj, masz kluczyki? Ile tu komarów? Trzeba się uciekać z komarów zaraz, bo nas zagryzą. Sio. No to uważaj, bo żebyś nie wpadł do tego. No, ta bomba. Weź na chwilę się przesuń. No, pytanie tylko, czy ten wrak zostanie zabrany, bo tam, skoro już został to nagłośniony, to może, że ktoś się tym zajmie, to przyjedzie, ale też, żeby go stąd wyciągnąć, będzie ciężko. Tu trzeba by jakieś linki. Tutaj jest jakaś droga. Pytanie, kto go tu w ogóle zostawił, czy go tu wepchnęli, ten wrak? Czy kurczę, bo to musiał go zostać jakoś tutaj, na pewno zrzucony z górki. Czy nikt go tu nie przeniósł, kurczę, na plecach. Tu są szyby potłuczone. Ogólnie tam widziałem jakieś ubrania leżały, to tam pójdę, bo jak zbiegałem z tej górki, to przeoczyłem to. Ale nieźle, nieźle, szczerze, naprawdę. To jest tak, akurat na te drzewo. Tak. Pytanie, kto go tutaj się pozbył, tego samochodu, i to musiał go jakoś tu przywieźć, i to pytanie, jak to wrzucił w ogóle. To żyłeś silnik? No jest. Wgniecione wszystko, chłodnica zniszczona, zderzak rozwalony. Nieźle, co? Tak. Wężyki pokradzione. Zniszczone te, albo właśnie pokradzione te reflektory lampy. O matko. Nieźle. O. Wymiana oleju. 13.03.15 rok. W 15 roku był wymieniany olej. O, tam widzę, jakaś też część samochodu leży po drugiej stronie. No jest właśnie. Tam jest ład tablicy rejestracyjnej. No, pęknięta. No, ten plasticzek. Ty podejrzewam, że tutaj też ludzie przyszli, może rozkradli, poniszczyli go, bo... Pytanie, jak on długo tu stoi, bo to też nie jest wiadomo. Ale wtedy chyba jak tu szliśmy, żeby ten browar odwiedzić, co tam dalej jest. Oczywiście zapraszamy na nasz filmik Zapomniany Browar. Damy do niego link, tutaj anotacje oczywiście. Zapomnianego browaru, ale wtedy jak szliśmy, tego nie było. Na pewno go nie było, byśmy go zobaczyli. Wtedy to też jeszcze była wiosna,
na skraj wiosny, zimy, to byśmy go widzieli, więc on tu prawdopodobnie musi być od niedawna. Może miesiąc, dwa tutaj przebywać. Dobra, słuchaj, ja pójdę tam, gdzie te ubrania leżały, tam jakieś ubrania były, widziałem. Tylko jak zbiegałem, to nie miałem możliwości tego uchwycenia. No na szczęście długo nie musieliśmy go szukać. Tak około pół godziny on to zajęło. Tu są jakieś, o, jakiś stanik, staniki. Kurtki. Pytanie czyje, to może to są może to z tych właścicieli. O, tu w ogóle jakieś szyby podłączone, może tego samochodu z części. Głównie staniki są i majtki. Nieźle. No to ogólnie też tak prezentuje się ten jar Brzeźnicy, tutaj rzeka Brzeźnica płynie stamtąd tam do końca od tego browaru. Tak więc no moi drodzy, tutaj po półgodzinnym szukaniu wraku, tego wraka znaleźliśmy go w końcu. Jest to samochód marki Tico. Nie wiadomo co dalej z tym samochodem się stanie. Jak wstawimy ten materiał za jakiś czas, to może żegliwe, że go nie będzie, więc jak coś to zostanie zabrany, ale my go tutaj nagraliśmy i będzie tutaj o nim jakaś pamięć. Czy on jest, do kogo należy, nie wiadomo. Fakt faktem, no widać, że jest powypadkowy, jest bardzo zły, w zniszczonym stanie. Jak go stąd wyciągnął, też nie wiem, bo tutaj musieliby jakieś, nie wiem, jakimś traktorem jakieś liny, żeby go wyciągnąć, albo jakaś, nie wiem, koparka czy coś, bo to jest takie tutaj skarpa zjazd, w ogóle kto go tu w ogóle sprowadził, też nie jest wiadomo, ktoś go tu popchnął, wrzucił, bo raczej na plecach go tutaj nie... No bo raczej na plecach go tu jakby plecaki nie przynieśli, chyba że się zmniejszył. Dobra moi drodzy, tak więc pamiętajcie, aby zasubskrybować nasz kanał, kliknąć dzwoneczek, byście na bieżąco, łapka w górę. Piszcie w komentarzach, może coś o tym wraku wiecie, słyszeliście, jakaś historia tego miejsca. Trzymajcie się, cześć! Siema.